Hejka, witajcie w kolejnym epizodzie ze Skyblocka. W ostatnim odcinku zbudowaliśmy nową platformę, na której założyliśmy farmę drzew. Wytopiliśmy brąz, z którego wylaliśmy nowe kowadło oraz narzędzia i sztabki. Zadbaliśmy również o nasze uprawy. Dziś czeka nas całkiem sporo zadań, także zapraszam Was do oglądania. Hejka, witajcie ponownie na naszej wyspie. No i wiem, że ostatnio bardzo narzekacie, że Skyblock jest bardzo rzadko, ale słuchajcie, nie chcę też tych odcinków wrzucać za często z racji takiej, żeby się po prostu nie wypalić tą grą, która jest troszeczkę inna niż zwykły vintage, ale mimo wszystko jest też vintage'em. No i wiecie, chciałbym zachować unikalność tej serii też, żeby ona nie polegała na tym, że zraszujemy do jakiegoś momentu, typu na przykład stal i to się wszystko tutaj skończy, bo uważam, że ta mapa ma o wiele, wiele więcej do zaoferowania nam. Dobrze, przejdźmy do rzeczy bieżących, które tutaj są. Zaraz też się dowiecie prawdopodobnie, co będziemy dzisiaj robić. Zbierzmy sobie najpierw len, który dojrzał. Troszkę go tutaj mamy. Mam nadzieję, że nic mi tu nie powypada, ale chyba nie powinno mi tu nic powypadać. Zresztą, no dobra, jednak trochę wypadło. Zresztą zajmiemy się dzisiaj trochę ogarnięciem tego wszystkiego i zobaczycie, co będziemy robić. Mam pewien plan na lekkie ogarnięcie dalszej wyspy. Także sobie to będziemy tutaj powolutku robić. Co do rzeczy, które zrobiłem, to ogarnąłem tą koblarkę, jak widzicie. No i zanim mi się lawa porozlewała, to po prostu udało się położyć kamień, także zablokowałem to. Tutaj zrobiłem takie coś z półpłytek, nie powinno nas to palić, nie powinniśmy tam móc wpaść. No i ogarnąłem to też od spodu. Wygląda to na razie tak. Będziemy sobie mogli zebrać ziemię i wszystko, także chyba jest ok. Brąz nam się też tutaj już ogarnął, więc możemy go zbierać. Tak samo zebrałem dąb, który pozostawał tam i jeden tutaj u nas urósł. Dobra, mamy sporo sznurków, zróbmy z niego na razie właśnie sznurki z włókien. No, trochę tego jest, więc całkiem spoko. No i mamy kolejne ziarna lnu. Na razie nie będę nic sadził, albo może nawet i zasadzimy. Myślałem nad tym, czy by nie zrobić jeszcze szklarni, żeby zabrać ten lód, ale być może zajmiemy się tym albo później, albo po prostu w następnym odcinku. Dzisiaj są troszeczkę inne plany do wykonania. Dobrze, weźmy te ziarna, które mamy. W ogóle czekajcie, gdzie mam nasiona? A tak, nasiona lnu. To są te nasze, okej. I kapusta sobie rośnie. Zobaczmy, gdzie ja w ogóle ten len bym mógł zasiać. Bo on jeszcze wyrośnie bez problemu, jest dopiero maj. Także sobie zrobimy spore zapasy. I tak, len zużywał kajak, dobrze pamiętam, dokładnie. Więc tutaj średnio w tych miejscach. Tu nie da rady. Okej, czyli nasze pola są trochę mocno wyjałowione, że tak to nazwę. I na miejscu kapusty co najwyżej będziemy mogli to posadzić. Dobra, P i N mamy ogólnie wysoko, ale K jest tragicznie, więc nie da rady nigdzie tutaj tego lnu posadzić. Także na razie się tym nie będziemy zajmować. Poodstawiam sobie te nasiona. No i zajmiemy się małym ogarnianiem tego wszystkiego tutaj. Czekajcie. Cały czas się mylę, gdzie ja te nasiona mam. Nasiona były, o, tutaj, tam były drzewka, dobra. Nasze drzewa, jak widzicie, rosną. Tu zrobiłem takie połączenie. Także okej, weźmy sobie najpierw tak. Mamy nowe kowadło, oczywiście. To w teorii możemy rozbić, tylko potrzebujemy do tego całe dłuto. A tak teoretycznie super na to nas jakoś nie stać, więc na razie to kowadło pójdzie tutaj. Czekajcie, weźmiemy je może tak, żeby nie rozwalać. No jest trochę ciężkie, ale nic nie szkodzi. Mamy nowy kilof, mamy nowy młotek, potrzebne patyki. Także zabierzmy sobie dwa patyki, których też zapas mamy całkiem spory. I zróbmy sobie narzędzia z brązu, które ostatnio zresztą wylaliśmy. Bo młotek nasz był na mocnym wykończeniu. Wiecie co, odstawię sobie to. O, gdzie by sobie to odstawić? Może na razie o tutaj. I młotek damy tu, żeby nie przeszkadzał. No i teraz tak, trzeba będzie powydobywać cały kwarc, który się tu znajduje. Trochę go jest, ale odblokuje nam to cały spód wyspy, że tak to nazwę. No i zajmiemy się małą farmą, powoli, tych drzewek owocowych. Myślę, że zbudujemy tutaj obok drugą taką platformę, podobnej wielkości być może, na której postawimy sobie właśnie drzewka z owocami. Także najpierw trzeba zrobić małe tutaj rewolucję, czyli wydobyć cały ten kwarc. No i myślę, że chyba ten oliwin też wydobędę, bo on nam tutaj troszkę może przeszkadzać. Także cóż, biorę się do roboty. No i jak skończę, to pogadamy dalej.
Okej, dużo nie wykopałem, dostaliśmy jeszcze drugi poziom górnictwa, więc może, że tak powiem, zajmiemy się rozdaniem tego i zobaczmy, co tutaj ciekawego jest. Ostrożny górnik. Zwiększenie umiejętności, ekspert killowa daje nam prędkość, to nie chcemy. Górnik rudy, liczby otrzymywanych rud o 5%. Kamieniarz daje nam za rozbite skały możliwość wydobycia właśnie tej skały. To by było nawet spoko, bo moglibyśmy wydobywać łatwiej właśnie te skały z koblarki. Ale myślę, że to na następny poziom ewentualnie by mógł wpaść. Weźmy sobie górnik rudy, żeby dostać więcej tej rudy. No i dobra, możemy lecieć dalej. Ok, moi drodzy, zacząłem rozkopywać oliwin jako kolejną warstwę, którą tutaj mamy zaraz pod kwarcem. No i proszę bardzo, mamy tutaj jeszcze pod wyspą żelazo i wydaje mi się, że jest to ostatnia warstwa wyspy. Możemy sobie chyba stąd podejrzeć, czy to jest coś głębszego jeszcze tam. Ale wydaje mi się, że nie. Tak, to jest ostatnia warstwa, więc dostanie tutaj się... Już nie będzie takie proste. Potrzebna by była drabina sznurowa, żeby obniżyć... No zejść poniżej ten poziom. No i podłożyć coś, żeby nie stracić czy tego żelaza, czy tej skały perydotowej, bo tego byśmy nie chcieli mimo wszystko tracić. Zawsze to jakaś skała kolejna, którą byśmy mogli gdzieś tam powiedzmy wykorzystać. No ale żelaza no musi tutaj na razie zostać. Chyba nie zrobię nic, dopóki nie ogarniemy właśnie sznurowej drabiny. Także no cóż, trzeba wydobyć oliwin. Zrobię tutaj pewnie jakieś małe ogarnięcie jeszcze wszystkiego w ekwipunku i będziemy sobie grać dalej. Porządeczku, udało się jak widzicie wszystko ogarnąć, na razie wygląda to w ten sposób, tą podłogę oczywiście wymienimy w momencie, kiedy będziemy w stanie zejść poziom niżej. Tutaj dałem schody, przedłużyłem sobie delikatnie trawą, którą odzyskałem, później najwyżej ją możemy, wiecie, zebrać z powrotem, nie widzę żadnego problemu. Zjedzmy sobie coś, w końcu zrobiłem owsiankę z tych jabłek, bo troszeczkę nam już te jabłka się zaczynają psuć, w sensie no ich data do spożycia się zmniejsza. Więc myślę, że to jest dobry pomysł, żeby, wiecie, zjeść sobie dosyta. No i świetnie. Dobrze, zajmiemy się najpierw, zanim pójdziemy dalej, odstawię sobie ten kilof tutaj, zanim pójdziemy dalej, zajmiemy się platformą, którą zrobimy obok. Zrobimy obok taką samą platformę, tylko że właśnie z drzewkami owocowymi. Tylko najpierw potrzebujemy pół płytek. Upłytki sobie załatwimy stąd. Mamy jeszcze trochę desek. Nie ma problemu. Weźmiemy jeszcze z... No tyle ile mamy. I potrzebujemy piły. Właśnie, jak nasza piła? To też jest dobre pytanie, bo być może trzeba będzie niedługo zrobić nową. Ale jeszcze żyje. Choć nie jest to jakoś dużo. No tych płytek trochę będzie, ale nie będzie to też jakaś super wielka ilość. Więc zróbmy sobie na razie z tych desek co tam możemy, powiedzmy, o, właśnie tyle. Dobra, na poziom, tutaj tak samo. I teraz tak, ile to ma? Raz, dwa, trzy, nie, czekajcie, w środku musimy sprawdzić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I dziesięć w środku musi być. No dobra, to zacznijmy sobie może stąd, jakby o, w ten sposób. Nie wiem, czy ja będę aż tak dużą tą platformę potrzebował. W środku musi być, czyli tak, jak tu mamy 4 bloki, to może nie będę robił aż 4 bloków pomiędzy nimi, ale powiedzmy, że z
Albo dobra, wiecie co, zrobię. Jednak zrobię. Bo to właśnie może tak być, że później czegoś braknie. Czyli tak, mielibyśmy tutaj 2, tu 3 i tu 4. Czyli idealnie. I tu byśmy już mogli stawiać... nie wiem, czy na żwirze te drzewa da się sadzić. Mam nadzieję, że się da. Ale jeżeli się nie da, no to będziemy je sadzili właśnie na ziemi. Tutaj sugerowaliście, żebym użył żwiru. Tylko, że wiecie, zrobię to, jak już te drzewka sobie urosną, to wtedy podmienię na żwir. I nie powinno być żadnego problemu. Mamy dość szybki rok w grze, więc raczej to nie powinno jakoś długo wzrastać, tak mi się przynajmniej wydaje. I tak tutaj też położę wszystko w ten sposób, żeby przedłużyć tą platformę. Tym się nie martwcie kompletnie. I zrobimy tak. Jak tu będzie drzewko stało, to raz, dwa, trzy i chciałbym kolejne. Albo nawet cztery. Tak, zróbmy 4, czyli tu stoi, raz, dwa, trzy, cztery przerwy i tutaj stoi. I raz, dwa, powiedzmy, no, w ten sposób. No, trochę tych płytek pójdzie, jak widzicie, ale nie mamy innego wyjścia, więc wezmę sobie żwir. I wiecie co, żwir perydotowy do niczego nam nie jest tak naprawdę potrzebny, bo tak, zrobimy z tego właśnie w ten sposób, więc zróbmy sobie ten żwir. I zobaczmy, jakby to wyglądało. Tutaj byłoby pierwsze drzewko. Tak blisko może niekoniecznie, ale powiedzmy co 4 bloki. Raz, dwa, trzy, cztery, kolejne. Raz, dwa, trzy, cztery, kolejne. I co? Raz, dwa, trzy, cztery, kolejne. I byśmy mieli to w ten sposób ogarnięte. Ona może być trochę mniejsza, nie ma problemu żadnego. Drzewka owocowe potrzebują według mnie troszkę więcej miejsca, bo one się, jak widzicie, rozrastają mocno na boki, więc no tak powiedzmy, że chcemy je mieć w ten sposób. Zobaczymy, czy akurat tyle miejsca mi wystarczy, ale mam nadzieję, że tak. Trochę tych płytek niestety braknie, więc trzeba będzie dorobić. Mam na to deski, ale wydaje mi się, że to, co mam tutaj, to zdecydowanie może zabraknąć i będziemy musieli jeszcze ten stack dębu, który mamy, ogarnąć. Na razie z budowaniem domu jeszcze poczekamy. Być może w następnym, tak jakbyśmy szklarnię robili czy coś, to wiecie, wtedy sobie będziemy jakoś to robić. Mam nadzieję, że bardzo nie słyszycie klawiatury i myszki, ale jeżeli tak, no to wybaczcie, ale nie jestem w stanie inaczej tego zrobić. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj drzewko. I co, zostawimy mu chyba z dwa miejsca, tak, no może nawet i trzy. Żeby, wiecie, żeby... O, już bałem się, że zahaczę i spadnę. Było dość blisko, ale na szczęście się to nie stało. Więc zrobimy w ten sposób i tutaj płotek. I powinniśmy mieć w ten sposób sporą platformę, gdzie oczywiście będą się respiły drifterzy. Więc no to jest niestety minus. Dobra, brakło desek, niestety. Potrzebujemy ich jeszcze na pewno do zrobienia płotków, ale zobaczymy. Może wystarczy to, co mamy. Od razu szybkie przeliczenie, kalkulacja w głowie. Mam też nadzieję, że nie przegnę z długością odcinka, bo zauważyłem, że ze Skyblocka jednak lubicie trochę krótsze te filmy. Może jakiś dąb wyrośnie jakoś wkrótce, więc też będziemy mieli kolejne żniwa drzew, że tak to nazwę. Ty co, może od razu byśmy pościnali ten płot i zaraz mi się też wywali toporek, więc zrobimy sobie od razu nowy. Ogólnie gdybyście mieli w tej wersji nowej Vintage'a problem z tym, że animacje wam się bugują, to już wam tłumaczę, jak to w ogóle działa. One się bugują w momencie, kiedy właśnie trzymacie lewy przycisk myszy i szybko przełączycie na coś innego w ekwipunku. Wtedy ta animacja się zapętla. To ma być naprawione w następnej wersji, ale już nie chcieli wypuszczać kolejnej osobno, bo wiecie, no, znowu by trzeba wszystko aktualizować, a jak już wypuszczać kolejne, to może by coś dodać, no i tak to się kręci. No. Ogólnie też chciałbym wam się trochę, w sumie może zwierzyć, pożalić, że wydarzyła się ostatnio taka sytuacja, że dodałem cały mój modpack z singlowej gry, nie ze Skyblocka, tylko wiecie, z normalnej. Dodałem go na stronę z modyfikacjami, no nie? No, prosiliście mnie o to, żebym to dodał właśnie tam. Parę osób poprosiło, no to tak też zrobiłem. Wiecie, oznaczyłem tam ładnie autorów, napisałem, dałem linki do modów itp. No i udostępniłem taką modpack. No, i część moderów przyczepiła się, rozumiecie, do tego, że
Oni to w ogóle nie do końca wiedzą, czy by chcieli, żeby ja udostępniał ich modyfikacje, wiecie, które nie są wersjonowane, nie chcą potem wysłuchiwać w ogóle problemów, jeżeli ktoś przyjdzie z jakimiś błędami do nich. No i swoją drogą jeden z graczy nazwał to w ogóle złodziejstwem, co jest dla mnie tak trochę dziwne, no bo wydaje mi się, że jednak w Minecrafcie choćby modpaki istnieją i nikt o to nie robi kompletnie żadnych problemów. Dodatkowo to już w ogóle, nie wiem, no ja uważam, że nagrywając filmy, pokazując te modyfikacje też wam, ja w pewnym sensie czy promuję grę, czy modyfikacje, jeżeli ktoś będzie chciał stworzyć własnego modpaka, oj, trochę chyba przegiąłem, czy ktoś będzie chciał stworzyć choćby, nie wiem, może nie tyle co modpaka, co ktoś by chciał stworzyć jakiś po prostu swój własny dla siebie modpak, czy żeby pograć, pobrać sobie mody, czy nie wiem, mody będą zdezaktualizowane i ja ich nie zaktualizuję w tym modpaku, no to ktoś będzie chciał pobrać, no to i tak wejdzie na stronę autora i sobie je tam pobierze. No nie wiem, dla mnie to takie dziwne myślenie, tak, wiem, że straciłem parę płotków, nie bijcie. No i w sumie to nie wiem, co mam o tym myśleć, możecie dać znać w komentarzu. Ja osobiście stwierdziłem, że dla swojego spokoju ustawię tego modpaka jako draft, czyli taki nieopublikowany mod, który po prostu nie będzie się wyświetlał w wyszukiwarce, ale po linku będziecie w stanie wejść i sobie go pobrać w całości. I tak też właśnie zrobiłem, więc to dla własnego spokoju i tak już naprawdę z szacunku do tych autorów modyfikacji, bo jednak robią spoko robotę, robiąc te mody. No i nie wiem, możecie dać znać, jak mówię, co o tym myślicie. Ja uważam, że to jest trochę w ogóle na siłę i na wyrost i czymś takim wręcz przeciwnie działają i szkodzą community. No ale to już wiecie, to już do waszego tutaj osądu zostawiam, co wy o tym myślicie. I dobrze, mamy to tak zrobione, świetnie. I wiecie co, żeby to ładnie wyglądało, ja bym chciał zrobić może o ten sposób. Aha, i tutaj wtedy właśnie pójdzie drewniana podłoga i tu zrobić to samo, ale na razie nie jestem w stanie, więc unlucky. I tutaj damy właśnie sobie furteczkę kolejną i będą dwa wejścia, dwie platformy, czemu by nie. No drifterzy pewnie nas będą nienawidzić i będą tutaj bardzo często przychodzić nas atakować, no ale mówi się trudno. Dobra, potrzebuję paru desek, żeby zrobić furtki. I w tym celu możemy wykorzystać piłę. Tak jest. W ogóle przydałoby się jeszcze jakieś drugie zejście na dół. Z drugiej strony. Zobaczmy, czy mi wystarczy, jak ja zrobię tak. Patyki. Oprócz tego potrzebne. I potrzebujemy dwie furtki, czyli 8 patyków, jak dobrze liczę. I po 4 deski. Tak jest? Tak jest. Dobra, świetnie. Patyki odstawiamy. Tutaj. Nie wyciągnęło się nic, nie wyciągnęło. Desek zużyliśmy całkiem sporo, no ale mówi się trudno, jak wiecie. Była to inwestycja, można tak powiedzieć. I płotkiem ogólnie bym chciał otoczyć całość tutaj. Tylko jeszcze nie wiem, czy to będzie wyglądało tak, czy ja nie będę chciał tego w jakimś stopniu powiększyć. No nie? I dobra, resztki żwiru trzeba wziąć. Mam go tutaj. I chyba idealnie to odmierzyłem wszędzie, przynajmniej tak mi się wydaje, że idealnie. Zobaczmy. I jeszcze jedno tu. Tu już raczej, wiecie co, możemy ewentualnie, chociaż niekoniecznie bym chciał, moglibyśmy tu ewentualnie jeszcze drzewo posadzić, ale na razie zostawmy. Okej, dęby dojrzeją niby jutro, więc też spoko. Czy ja będę miał miejsce, żeby odstawić ten żwir? Będę miał, świetnie. Półpłytki też. No i teraz rzecz najważniejsza, musimy zniszczyć, jak zwał, tak zwał, to drzewo, żeby odzyskać z niego szczepy. Mam nadzieję, że one się fajnie poprzyjmują i sobie je jakoś tu rozmnożymy, bo jak widzicie, ono nie kwitnie. To jest chyba kwestia tego, że mamy troszkę szybszy gameplay ustawiony i ono jakby nie zdążyło zakwitnąć, więc podejrzewam, że jak ono urośnie, to gdzieś da nam trochę więcej później tego wszystkiego. Ile my tych szczepów w ogóle dostaliśmy? 5. No, nie jest to super. Okej. Okay. W grze poniżej 2 stopni w sezonie wydać owoce w następnym roku. Zginie wystawione na temperaturę minus 28, ale to wiecie, to raczej minus 28 nam nie grozi. A nawet 6 szczepów, bo jeszcze tutaj spadł jeden. To fajnie, mam nadzieję, że nie spadł żaden. Także będziemy w stanie je sobie tutaj jakoś rozmnożyć. Dobra, posadźmy sobie czerwoną jabłoń tutaj. I dwa szczepy sobie zostawię na razie.
W momencie, kiedy te się by nie przyjęły, to ja sobie tymi dwoma je, wiecie, po prostu podmienię. I myślę, że one będą w stanie się bez problemu jakoś tutaj nam ukorzenić. Odstawię je na razie tutaj, mimo że tych nasion jakby nie mamy jeszcze tutaj część nasion w drzewach, ale może tego nie stracimy. Dobra, odstawimy też drewno do naszej skrzyneczki. I wygląda to tak, jak to drzewko urośnie, ono też urośnie, to je sobie zetniemy i to jest różowa jabłoń i posadzimy ją sobie tutaj obok czerwonej. Innych szczepów na razie nie mamy, niestety, więc nie jesteśmy w stanie ich jako tako odzyskać. Dobra, co byśmy chcieli zrobić dalej? Zobaczmy, o, kapusta nam urosła, świetnie, więc sobie przy okazji zbierzmy kapustę i ja jej nie będę zużywał, weźmiemy ją sobie, przerobimy ją sobie właśnie na nasiona i dwie kapusty na... Okay, czyli możemy to rozmnożyć na 4 nasiona i będziemy mieli 8 kapust. Świetnie. I teraz gdzie by je tutaj posadzić? Tu gdzie jest N, czyli to są te okolice. I tak, pole numer 1, pole numer 2, pole numer 3, 4. Tutaj też może być. Tutaj. Tu i tu na razie nie jesteśmy w stanie. Dobra, z tego chyba dostaniemy dwie kapusty jeszcze, więc ewentualnie mamy kolejne nasiona, które gdzieś tutaj może zasadzimy. Właśnie chyba tutaj bardziej. Te pola niech sobie powoli to K odzyskują. Na razie nie jestem w stanie go w żaden sposób nawieść. Jak widzicie, drifterzy nam się tam spawnują. Tu w ogóle światełko, nie wiem skąd się wzięło. Ciekawa dość sprawa. Tu jest moja latarnia. Chyba moja, tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest moja. Albo tutaj jest moja. To jest dobre pytanie. Tu mamy jedną naszą, więc może powiedzmy ją sobie tak, żeby rozświetlała cały dół, a drugą dajmy sobie gdzieś powiedzmy tutaj na środek, żeby rozświetlała ten teren, który jest tutaj. Okay. Oni nas będą rzucać, atakować, no to nic już na to nie poradzimy. Dobra, potrzebujemy drzewa, więc chyba sensownym sposobem na pozyskanie drzewa będzie po prostu przespanie się. Przestawię sobie na razie to łóżko, żeby oni nas nie sięgnęli atakami. Także położymy się spać. No dobrze, jesteśmy wyspani. Może dobrym pomysłem byłoby pójście i wybicie ich, żeby ewentualnie pozyskać część rzeczy. Drzew na razie nie mamy. Aha, i ty mnie w taki sposób trafisz. Ciach. Dobra. Nie chciałbym zginąć przypadkowo od nich. Nie jest to też wcale takie trudne. Dobra, jeden padł i drugi spadł. Przejdźmy szybciej, świetnie. Chodź tu. Nie rzucaj mnie, proszę mnie nie rzucać. Dobra, świetnie. Mamy dwóch zabitych. Zobaczmy, czy coś się uda z nich odzyskać. Tutaj niestety nic i tutaj... Tego też nic. No szkoda, mówi się trudno. Dęby nam niestety jeszcze nie urosły. A szkoda. Więc... Nic tutaj nie poradzimy, dojrzeje za mniej niż jeden dzień, za około dzień. A jak te inne drzewa? Sosny tu jeszcze chyba mamy. Dojrzeje za około dzień, mniej, dwa, ok. Także no cóż, z tym trzeba czekać. Więc drewna potrzebujemy, żeby się dalej rozwinąć. I pałki nam urosły nareszcie, patrzcie. Dobra, świetnie. Idziemy po te pałki. Już myślałem, że to się nigdy nie wydarzy, naprawdę. Ile można czekać? Więc przejdźmy się je zebrać. Kurczę, teraz strasznie wolno biegamy. Tak zawsze było? Czy mi się tylko wydaje? Ja już jestem może do łowcy przyzwyczajony, który biega zdecydowanie szybciej. Ale cóż, dobra. Zbierajmy nożem całość. Myślę, że te pałki to w ogóle byśmy sobie też... Aha, no tak, nóż się skończył. Że te pałki to byśmy sobie w ogóle chyba poprzenosili tak samo. Na osobną platformę, tylko znowu też nie mamy drzew na to. I na żwirze byśmy je mogli posadzić. No, w sumie może byśmy i mieli na to miejsce. Czy ja jestem tu w stanie jakiegoś patyka załatwić? Chyba nie. Chyba niestety nie. Chyba, że muszę przejść po patyk. W ogóle, czy on coś ciekawego ma na handel? Niestety nie bardzo. Dobra, mam nóż. Możemy pościnać sobie resztę tych pałek, która tutaj rośnie. I powiem wam, że chyba rzeczywiście zrobimy sobie takie specjalne miejsce na te pałki. Więc zaraz powydobywam te korzenie, które tutaj są i te, które mamy, również wykorzystamy do tego, żeby zrobić nasiona. Właśnie, tylko jak to się... Aha. Jak to się właśnie odzyskiwało, żeby z pałek pozyskać nasiono? To jest dobre pytanie. Gdzieś tutaj jest. Tak,
korzeń, okej, z wiadra i uzyskujemy dwa korzenie, więc spoko, mamy już, jak dobrze liczę, 18 kolejnych pałek, także dość szybko się je rozmnoży. I 22 plus to, co mamy tutaj, także zbieramy sobie korzenie nożem, żeby je odzyskać i gdzieś sobie je posadzimy w jakimś sensownym miejscu. Dobrze, drzewa nam jeszcze nie wyrosły, ale wiecie co? Zabierzemy sobie zębatki, które mamy, a mamy ich 22 sztuki, co jest nawet dobrą ilością, i pójdziemy sobie kupić to, co mamy u tego handlarza, a o czym prawie zapomniałem, ale przypomniałem sobie, że rzeczywiście ktoś w komentarzach o tym pisał. Mamy tutaj dość unikalny przedmiot do kupienia u handlarza, który sobie weźmiemy w całości. Korzystamy go sobie w przyszłości właśnie może w szklarni. Patrzcie, on ma czarnoziem za 3 zębatki. Także kupujemy sobie raz, dwa, trzy, cztery, bo chyba 4 ma w podaży. I za 12 zębatek mamy 32 czarnoziemu, co jest mega ważne w kontekście jakichś upraw przyszłych. I moglibyśmy sobie też kupić borówki i żurawinę, które, jak dobrze kojarzę, my możemy właśnie zrobić na nasiona i zadbać kolejne o jedzenie. Ponieważ patrzcie, po jednej zębatce, tylko po jednej, i mamy 2 kolejne owoce do rozsadzenia po 8 sztuk. Także jest to dość spoko. Zapomniałem, żeby w ogóle z tego korzystać, a ten handlarz nam sporo spraw ułatwi. Także korzenie mam już przygotowane do zasadzenia, tylko szukam jeszcze sensownego miejsca na to i wydaje mi się, że albo zrobię właśnie osobną platformę, albo jednak zrobimy to w jeszcze inny sposób. Dobra, jak się nasiona odzyskuje? Czyli potrzebny jest nóż ponownie, czyli borówki, ciach mamy 8 i żurawiny mamy 8. I to trzeba zasadzić zapewne na ziemi. Ciekawe, czy nasz żwirze też da radę, wiecie co, sprawdźmy sobie od razu. I pozasadzamy sobie te krzaczki. Pozasadzamy sobie tutaj. Tu będzie drzewo rosło, ale to nie ma żadnego problemu. Jedno z drugim. Myślę, że się jakoś tutaj pomieszczą. Po 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I zróbmy drugie krzaczki, też 8 właśnie tutaj. Później je może jeszcze jakoś tam rozszerzymy dalej. Będę musiał właśnie żwiru dorobić. I zobaczmy, czy to tak jest. Na żwirze rośnie 29 dni. Pytanie, czy na trawie to nie rośnie szybciej. Wiecie co, ja bym to od razu sprawdził. Bo jeżeli rośnie na trawie szybciej, to ja sobie wykorzystam tą ziemię, którą mamy. Bo wtedy szybciej dostaniemy krzaczki. 30 dni to jest całkiem sporo i wydaje mi się, że to jest nieadekwatne do tego co mamy tutaj. Dobra, zobaczmy, zróbmy eksperyment. 33 dni, a tu jest, aha, 29, to jeszcze gorzej. Wiecie co, mam nadzieję, że odzyskam nasiono z tego. Okej, odzyskam, świetnie. To nie bierzemy na trawie, bierzemy na żwirze, tak jak było to początkowo planowane. Sadzimy, w końcu wiecie, w końcu to wyrośnie mimo wszystko. Także nie będzie żadnego problemu. 30 dni, no to trochę jest, bo to jest chyba praktycznie 3 razy 10, no to jest około 10 miesięcy. No ale myślę, że wyrośnie. W końcu prędzej lub później wyrośnie. No, to się ukorzenia, także czekamy na drzewa cały czas. Przy okazji dorobimy trochę tego perydotowego żwiru. Potrzebujemy 32 sztuki i nie wystarczy, więc trzeba będzie ogarnąć inne. Być może właśnie weźmiemy sobie któryś z tych bazaltowych. O, niech będzie bazaltowy. Weźmy bazaltowy. Aha, i odłóżmy czarnoziem, bo jakbym go przypadkiem stracił, padając czy coś, to by się chyba troszeczkę zdenerwował. Tak mi się wydaje, że to by się mogło bardzo źle skończyć. Dobra, żwir mamy, zębatki odkładamy. O, i drzewo wyrosło, więc od razu sobie je ścinamy. No dobra, mamy ogarnięte troszkę drewna, wydaje mi się, że to wystarczy, także bierzemy sobie od razu piłę. I przy okazji przed chwilą zobaczyłem tutaj zająca. Powiem wam, że chyba sobie tą farmę jakoś otoczymy, tylko wiecie co, najpierw może nasiono sobie odzyskam. Chociaż chwila, to chyba wymagało noża. Czy to wymagało noża, czy właśnie wiaderka? Wydaje mi się, że noża, tylko... Albo nie noża. To chyba nożyc wymagało. A nożyce w ogóle nam się niedługo zepsują. Tak jest. Także mamy 2 kolejne nasiona. Świetnie. I możemy sobie je posadzić. Jedno tutaj. I drugie tutaj.
Sensowne będzie niedługo ogrodzenie jakiejś tej farmy, bo jeżeli nam tutaj zające będą podjadały uprawy, to może to się źle skończyć. Swoją drogą, czy ja tam widzę lisa? Tak. Fajnie. Będzie go można spróbować upolować, coś tutaj się pobawić, ale zanim to zrobimy, to oczywiście trzeba się zająć naszym drewnem. Tak, trzeba się zająć drewnem. Delikatnie sobie tą platformę jeszcze przedłużymy, tak żeby właśnie było na farmę tych pałek wodnych. I tutaj mamy, jak dobrze liczę, 3 miejsca, więc można by pociągnąć po całości 2 razy i mielibyśmy właśnie taką fajną, może nie tyle co farmę, ale jakieś tam miejsce, gdzie możemy te pałki hodować. Także ciach, ciach i teraz tak, tu będzie jedna, tu może być druga i tu będzie miejsce, gdzie będziemy sobie ewentualnie mogli to obchodzić, czyli potrzebujemy 3 poziomy nowe. To jest giga platforma tak naprawdę farmerska, ale takiej myślę potrzebujemy, taka jest nam potrzebna, żeby jakoś tutaj, wiecie, w przyszłym roku w grze już ruszyć naprawdę, naprawdę mocno do przodu, bo po tym wszystkim myślę, że będziemy w stanie już być bardzo mocno samowystarczalni i chodzić do handlarzy tylko tak naprawdę, przeciążać handel, żeby uzyskiwać coraz to nowsze rzeczy i jakoś tutaj nasz ten teren cały rozbudowywać. Ja poza nagraniem będę się starał właśnie robić takie rzeczy grinderskie, które wymagają choćby właśnie kopania, czy tam jakichś czekania na te wszystkie rzeczy, żeby wiecie, żeby mieć materiały na odcinek i żeby jakoś powolutku tutaj sobie iść z tym progresem razem z wami i starać się zrobić tak, żeby po prostu pozyskać rzeczy, które mamy normalnie na świecie, a na skyblocku jest o to ciężko. Na pewno chciałbym jakieś zwierzęta tutaj w przyszłości sprowadzić, więc albo być może zadbam o jakąś modyfikację, która na przykład dodaje nam możliwość kupowania zwierząt u handlarzy, albo poczytam, czy jest w ogóle jakaś możliwość, na przykład, żeby te zwierzęta nam się tutaj zespawnowały same, jeżeli zostawimy im jakiś teren na to, bo widzicie, zające same się spawnują, ale już jak chodzi o na przykład właśnie takie rzeczy jak lisy, to też wilki się nam nie spawnują, niedźwiedzie dzięki Bogu też nie, one chyba runa leśnego wymagają. Nie wiem, jak jest właśnie z owcami i innymi tego typu cosiami, więc to trzeba będzie głęboko zastanowić, jak i dlaczego, ale to jeszcze zobaczymy. Dobra, sadzimy pałki. One chyba wody nie wymagają, tak jak mówiliście, i wcale szybciej przy wodzie nie rosną, więc no liczymy, że jak już urosną, to dadzą nam plony, bo z 32 zebranych będziemy w stanie pozyskać 64 nasiona, ale ja sobie wtedy 16 zostawię, a 16 zużyjemy na kolejne nasiona i troszeczkę dalej tą farmę pociągniemy. To prawdopodobnie jak krzaczki wyrosną, zdemontujemy całkowicie i przeniesiemy w jeszcze inne miejsce. Także na spokojnie. I dobrze, co jeszcze bym chciał dzisiaj zrobić? To potrzebujemy znowu więcej desek chyba, chociaż nie, na razie nie jesteśmy w stanie zdobyć więcej, ale tak, mamy trochę płotków. Myślę, że fajnie by było być może właśnie zadbać o to, żeby jakoś ten teren cały pootaczać, więc może sensownie będzie rozbudować się w tą stronę delikatnie, tylko wiecie co, ja bym chciał to zrobić tak, żeby ten bruk jakoś odzyskać, więc na razie robimy coś takiego, otaczamy tutaj całość, żeby wiecie, ciężej było spaść ewentualnie. Ciężej, no w zasadzie, żebyśmy w ogóle nie spadali, to by było dobrze. Będę musiał też to jakoś poprzenosić, może jakiś dom, kto wie. Dobra, i potrzebujemy teraz patyków właśnie i patyki mamy tutaj. Także zabieramy całość, zobaczmy ile płotków z tego wyjdzie, ponad stack, także spoko. Odstawmy na razie to wszystko tutaj. No i górę być może też otoczymy delikatnie, żeby w razie problemów nie spaść. Przejście na tą platformę zrobimy sobie tutaj. Wiecie co, może sensownie byłoby jakoś zrobić to tak. Nie, tak na pewno nie, bo nie będziemy w stanie tutaj wejść. Więc może, dobra, będę musiał to jakoś przemyśleć sensownie. Na razie zostawmy tak, żeby nie spadać. Ja tę platformę na pewno rozbuduję na podwójne. Tak jak tą, tak jak i tamtą. I tamtą w ogóle przeniesiemy na dół, żeby było
na równym poziomie razem z tymi. No i super. Powoli nam się tutaj jakoś to klaruje. Na razie sobie to powstawiamy tak. O, i mamy takie zabudowane piętro niżej. I to samo sobie zrobimy tutaj. Tylko właśnie się zastanawiam jeszcze jak. To być może dobrze by było obudować. Tylko to bym chciał obudować w takim razie brukiem z bazaltu, który mamy. I całość w ogóle tego też obudujemy brukiem. Tylko, że to w przyszłości na razie nie mamy na tyle bruku. A trochę jednak zajmuje wydobycie go, więc może coś takiego póki co zrobimy. Jego chyba idealnie wystarczy właśnie, o, właśnie w ten sposób. Właśnie w ten sposób, więc tutaj też pójdzie bruk. Ja w ogóle byłbym w stanie ten bruk zrobić. Chyba mam nawet trochę gliny, więc może i byłbym w stanie. Kamyczki też mam, cały stack, więc spoko. Glina właśnie niebieska jest, więc moglibyśmy ją sobie wykorzystać właśnie do zrobienia bruku. Ktoś powie, że marnotrawstwo, a ja powiem, że wcale nie. Że wcale nie marnotrawstwo. No i moglibyśmy właśnie sobie to w ten sposób obudowywać i powoli, powoli jakoś, wiecie, robić to w ten sposób, żeby to zyskało na jakimś tam wyglądzie ta nasza wyspa. I tu jesteśmy w stanie to zrobić tak. Tu na pewno musimy zrobić jeszcze jeden dalej to wszystko przy naszej farmie, żeby przypadkiem kiedyś sobie nie spaść. Może na razie tak, na razie tak. Wiem, że to jest trochę chaotyczne wszystko, ale spokojnie jakoś to ogarniemy. Dobra, i tu leci farma, niestety zaorana na bardzo żyznej glebie, więc tu nic nie poradzimy. W ogóle kwiatki nam kolejne powyrastały. Je też trzeba by przesadzić w jakieś odosobnione miejsce. Jak liście różowej jabłoni młode, to będzie sobie rosło. Także spoko. Dobra, trochę ogarnęliśmy dzisiaj. Nie wiem, czy wszystko, co chcieliśmy. Pójdziemy sobie po jeszcze jedną rzecz, której będziemy potrzebowali już całkiem niedługo. I będziemy sobie kończyli, tylko wiecie co, podstawiam to wszystko. Ten płotek, te rzeczy, to jeszcze mnie czeka tutaj troszkę garniania, ale to bym już chciał zrobić właśnie poza nagraniem, żeby was tutaj tym nie przemęczać. Pójdziemy sobie na drugą wyspę. Tylko odstawię właśnie te rzeczy. I pójdziemy sobie po lód. Lód jest delikatnie pod wyspą, z tego co widzę. Będziemy go zbierać oczywiście ręką, więc trzeba się trochę tam wkopać. Tam chyba w środku nic nie ma, tak mi się wydaje. Więc będziemy sobie to mogli zbierać. Czy ja to mogę tak zbierać? Mogę tak zbierać, świetnie. Właśnie tego oczekiwałem. No to lecimy chyba w dół. Jakieś tutaj schodki prowizoryczne trzeba zrobić. No i lód cały wydobyć. Myślę, że nie wiem. No tak chyba wystarczy, prawda? Co my tu jeszcze mamy? Aha, my tu jeszcze mamy bloki śniegu całe, które też się wydobywają. I do czego one służą? Czy ja jestem coś w stanie z nich zrobić? Ej, tu jest węgiel! Kurczę, węgiel kamienny. Tylko do czego mi będzie węgiel potrzebny? To szczególnie właśnie kamienny. Wydaje mi się, że nie szczególnie do czegoś on się przyda. Ale lód to już na pewno. Z lodu możemy zrobić szklarnię, która trochę dłużej może podziałać, aniżeli właśnie tu jest jeszcze ubity lód lodowcowy. Także tego lodu tu może być mniej niż się spodziewałem, ale chyba wystarczy na taką prowizoryczną szklarnię. Mam tylko nadzieję, że tu gdzieś nie ma jakiegoś spadu w dół mocnego, ale nie wydawałoby się, żeby coś takiego było. Więc spoko. Ubity lód lodowcowy może posłużyć do budowania. Jest całkiem ładny. Można go wykorzystać nawet do dutowania czegoś w przyszłości. Choć nie wiem, czy będziemy w stanie mieć tyle dłut. Ale jak zrobimy stal, o ile zrobimy, o ile by się udało to zrobić, to rzeczywiście takowe może dłutowanie czegokolwiek tutaj i tworzenie jakichś ładnych rzeczy będzie możliwe. Chociaż tu jest ten plus, że dłutować nie muszę, a na swoim singlu niestety dłutować już muszę, znaczy nawet chcę, bo jest to dla mnie wtedy o wiele ładniejsze wszystko, ale to wtedy wymaga o wiele, wiele więcej czasu przy nagraniach i wszystkim innym, więc nie jest to też takie super, jakby się mogło wydawać, no ale dobra. Gdzieś tam powiedzmy w przyszłości może, zanim dojdziemy do tego etapu, to jeszcze sporo odcinków przed nami. Tak mi się przynajmniej wydaje, że sporo, bo wbrew pozorom tutaj się bardzo szybko progresuje, jest wszystko do to, co potrzebne, więc tak jak mówię, progres tutaj leci
bardzo szybko, jeżeli się oczywiście raszuje. Ja chcę grać sobie na spokoju, powoli wszystko tutaj odkrywać, też nie przesadzać, bo nie lubię tak bardzo raszować. Na single mam wrażenie, że trochę zraszowałem to wszystko i może mi się teraz właśnie dlatego wydają pewne rzeczy nudne, ale z drugiej strony nie jest tak źle. Dobra, jak ja sobie teraz wyjdę do góry? Czy w ten sposób da radę? Da radę. Świetnie. Także wracamy, żeby nas tutaj nic przypadkiem nie zestrzeliło. I wyrosły nam sosny, całkiem ogromne. Nie ma chyba niestety szansy na to, żeby te sosny dały nam żywicę. Chyba, że jest jakiś perk w X-Killsie i kojarzę chyba, że coś takiego jest. O, i zbugowała nam się animacja, bo za szybko właśnie przełączyłem niestety kamerę, w sensie slot w ekwipunku. Także tak, lód lodowcowy leci tutaj. A bloki śniegu i te rzeczy na razie dam do budowlanych. No i co, fajnie by też było te sosny od razu zebrać, ale to już sobie zrobię również poza nagraniem, tak żeby zebrać nasionka. Niestety żywicy żadnej tutaj nie widzę i chyba nie może nam sztucznie drzewo z żywicą wyrosnąć. Jest drifter, także ja się stąd ewakuuję, więc animacja nam się zbugowała, nic na to nie poradzę. I tu sobie ten odcinek zakończymy, także tak, takim oto pięknym akcentem. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji i komentarza. Oraz zapraszam was do oglądania kolejnych odcinków, jak i innych na kanale. Czy to z innych gier, czy właśnie z drugiej serii z Vintage'a. Także trzymajcie się, do następnego i hej!